Za 15:05, czy raczej 4:00, jadę na lotnisko, wyspałem się. Zawsze jest lekki stres przed podróżą tanimi liniami, bo nie wiesz, czy bagaż masz dobry, czy nie jest za duży, czy nie jest za ciężki, no. A miał być tanio, wyszło jak zwykle. Tak jest zawsze. Już jedzie mój kierowca. No i się odprawiamy. Zobaczymy, jak pójdzie. Trzymajcie kciuki. Muszę wyglądać na podejrzanego, bo zostałem podesłany losowo na kontrolę osobistą, także czekam właśnie. Trzy kontrole już mnie zeskanowali, sprawdzają rogówki, ciśnienie w krwi, wszystko. Ale Tel Awiw. Wylądowałem, procedura banalna, po prostu stanąłem, włożyłem paszport i dostałem zgodę na wejście do kraju. No i tyle. Ciężko uwierzyć, jak łatwa jest podróż. Kupiłem bilet za 5 czy 6 szeki i jadę 11 minut. Google wszystko pokazuje. Dobrze, że biletu nie wyrzuciłem, bo bym nie wysiadł. Ale fajnie pachnie powietrze. Jakby ozonowane. Zdecydowanie muszę ogarnąć jakąś kartę SIM teraz. Podłączyć się do neta. Już mam cynka gdzie. Już mi się podoba. Kaktusy rosną na ulicy. Czad. To jest gdzieś tutaj, ale patrzcie, jakie fajne skały w ogóle. No, no okej, okay. To teraz środek. Na świeżo mam informację. 410 pokój. Miało być low-costowo i jest low-costowo, więc się nie spodziewam totalnie niczego. Poprosiłem tylko, żeby był widok, pokój z widokiem na morze. No, ładnie pachnie, spoko, naprawdę. Tylko, aha, dobra, jest z tego, co się zorientowałem. Okej. No i nic więcej nie potrzeba. Absolutnie nic więcej nie potrzeba. Naprawdę jestem w niebo wzięty. Wszystkim ładnie pachnie. Jeszcze tylko widok. Lepiej niż w tej Warszawie tutaj jest, autentycznie. No, widok na morze jest piękny, także czad. No, idziemy na plażę. Z buta. Jest zdecydowanie synergolica. Taki mały gołąbek, ale w innym kolorze. Na 100%. Zdecydowanie jesteśmy bliżej jakiejś głównej ulicy. Teraz czekamy i po prostu zaraz idziemy tam, jest kierunek plaża. No i tak sobie chodzę i ogarniam, co tu się fajnego dzieje. I idę na plażę. O, hej. Tam z Shabazi. Ale fajnie. Całkiem ruchliwy blockhouse. Idziemy tam, w drugą stronę, co prawda mieszkam, ale tam jest plaża. Wygląda jak dzielnica muzułmańska. Zresztą tam widziałem meczet. Kocham to miejsce.
miasto rozłożonych na ulicy chodników. Dywanów. Dywany na chodnikach, tak miałem powiedzieć. Tak. Papugi. Tak coś myślałem.